Patrz, kmin to. Czy kiedykolwiek w swoim życiu doświadczyłeś czegoś takiego, że miałeś w głowie jakąś wizję, jakiś obraz i ten obraz, ta wizja bardzo mocno cię podniecała? I miałeś w sobie takie poczucie, o kurczę, jak ja bardzo chciałbym zrealizować tą wizję. Jaki to ma ogromny sens dla mnie. Ile ja bym dał, żeby to osiągnąć. I tak czujesz całą sobą euforię, ekscytację, podnietę. Czujesz się cały zapalony. Po czym kilka sekund później cały entuzjazm opada. Wszystko schodzi, całe emocje opadają. Może to też być kilka minut później, albo kilka godzin później, albo kilka dni później. I nagle odechciewać się robić cokolwiek, żeby zrealizować tą wizję, ten obraz, tą fantazję. Albo założy się, że na pewno tego doświadczyłeś. Wchodzisz na Facebooka, wchodzisz do internetu i zaczynasz przeglądać jakiś temat, który cię interesuje. Z taką intencją, no, szukam tylko tej jednej rzeczy. Chcę do kogoś napisać, chcę coś tam zrobić. Po czym łapiesz się 30 minut później, że przeskrolowałeś jedną tablicę, jedną grupę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, wszedłeś na kolejne media społecznościowe, sprawdziłeś maila, zacząłeś nawet je grzebać w telefonie, bo może wcześniej sprawdzałeś to na komputerze. I nagle łapiesz się na czymś takim, że coś, co miało zająć ci tylko sekundę, zajęło ci tuzin więcej sekund, albo kilka tysięcy więcej sekund. A ty tego nie chciałeś. Ty chciałeś coś sprawdzić tylko na chwilę. Albo taką inną sytuację sobie wyobraź. Wstajesz rano i masz jakieś takie nastawienie wewnętrzne. No, dzisiaj spróbuję jakiejś nowej rzeczy. Może to będzie odstawienie kawy. Przestanę pić kawę. Albo spróbuję dzisiaj zrobić głodówkę. Albo jakąś tam dietę, powiedz. No i zaczynasz dzień, nie pijesz tej kawy, albo robisz sobie jakieś tam śniadanie lekkie, dietetyczne. I tak dajesz radę, nie? Powiedzmy, jeden dzień ci się udało to pociągnąć. Potem drugi dzień może też nawet udało ci się to pociągnąć, po czym wstajesz z trzeciego dnia i masz rano taki pomysł w głowie, że w sumie to spoko jest ta dieta i to nie picie kawy, ale ja chcę wrócić do starych nawyków. No i w zasadzie to wracasz do starych nawyków. Albo kolejny przykład. Masz jakiś pomysł, jakiś pogląd, cokolwiek, co wydaje ci się takie pewne, nie? Takie twoje, namacalne. Po czym kilka minut później zmieniasz zdanie, porzucasz wszystko i w ogóle zaczynasz wszystko od nowa. Kapryśność, nie? Można powiedzieć, no taka przyprawa do naszego życia, przyprawa do naszych osobowości, no bo w sumie bez takich kaprysów to byłoby nudno, nie? Wstajemy jednego dnia i co, mielibyśmy być tacy sami przez całe nasze życie? Przecież wszyscy doskonale wiemy, że życie jest totalnie nieprzewidywalne, że jednego dnia robimy to, drugiego dnia robimy tamto, tutaj coś sobie założymy, mam jakiś plan, ale w rzeczywistości zajdą jakieś zmiany i musimy się dostosować, bo musimy być elastyczni. W sumie to słabo jest tak być cały czas takim samym, wąskotorowym i zdyscyplinowanym, nie? Przecież to w sumie jest takie nudne, męczące. Tylko jest w tym taki jeden pewien haczyk. I nie wiem, czy wy jakby będziecie to akceptować i szanować z tego względu, że nie każdy człowiek ma takie same wartości i nie każdy człowiek tak samo docenia rozwój osobisty w swoim życiu. Ja doceniam, więc pewnie te osoby, które doceniają te wartości, się ze mną zgodzą, ci, którzy mają wywalone, się ze mną nie zgodzą. Ja cholernie nie cierpię, gdy tracę na coś czas. Cholernie, absurdalnie, w kursie, gdy robię coś i nie daje mi to takich efektów, jakbym chciał. Albo zajmuje mi to za dużo czasu. Albo gdy podejmuję jakieś działanie, jakiś wysiłek i zaczynam coś robić, po czym to porzucam i zaczynam coś nowego. Już samo to, że coś porzucam i zaczynam coś nowego, to tam pal licho, nie? Tylko jeżeli robię to cały czas, przewlekle i mi się to zdarza non-stop, nie wiem, 5 razy w ciągu dnia albo tygodnia, no to przecież idzie szlak trafić człowieka, żeby ciągle wszystko zmieniać, bo nie da się niczego osiągnąć w swoim życiu, jeżeli wszystko się ciągle zmienia. Że ciągle się wszystko porzuca i zaczyna od nowa. Ja rozumiem, że są w życiu takie momenty, takie sytuacje, gdy robimy coś, ale to nie ma sensu, no i porzucamy to, zaczynamy coś od nowa. Albo jesteśmy 10 lat w jakiejś jednej firmie, w jednym związku, robimy jakąś jedną rzecz, ale tracimy tym zainteresowanie, czujemy się wypaleni, porzucamy to, zaczynamy coś nowego, nie? Jakby to jest też potrzebne w naszym życiu, no bo jeżeli robimy w kółko to samo i to nie daje nam efektów albo satysfakcji, no to po co to robić, nie? Ale jeżeli ciągle się coś zaczyna i się zaraz to porzuca, to ciężko jest czerpać z tego satysfakcję. I
To jest moim zdaniem ważne, bo dzisiaj łatwo jest być rozproszonym. Łatwo jest postawić w życiu na rozrywkę. W ogóle, wiecie, kiedyś, ja pamiętam jeszcze za dzieciaka, żeby mieć coś takiego jak komputer, żeby mieć coś takiego jak, nie wiem, konsolę do gier, nie? Albo telefon to już w ogóle, to była masakra, żeby coś takiego mieć. To była rzadkość. Jeden komputer na wioskę i wszystkie dzieciaki się do jednego znajomego schodziły, żeby móc w ogóle popatrzeć w monitor. Dzisiaj, no, bez telefonu nie da się żyć, nie? Jakby bez komputera, tym bardziej. Bez telewizora, okej, rozumiem, można żyć bez telewizora. Ale zmierzam do tego, że jakby bardzo łatwo jest ulec odwróceniu uwagi. Łatwo jest ulec rozproszeniu. Łatwo jest ulec zniekształceniu. I wydaje mi się, że dzisiaj szczególnie przytłacza nas różnorodność. I to na pewno będzie super dla osób, które uwielbiają jarać się wszystkim, jarać się życiem, próbować różnych rzeczy, nie? Bo różnorodność to jest jak przyprawa do życia, po prostu mamy różne smaki i możemy smakować. Tylko myślę, że ludzki mózg jest tak skonstruowany, że nadmiar bodźców go po prostu uszkadza, niepokoi. Jesteśmy w stanie jako ludzie mieć kontakt z szeregiem doświadczeń, kompleksowych pojęć, różnych punktów widzenia, tylko gdy jest tego za dużo, to po prostu zaczynam się w tym gubić. Za dużo szczegółów nas po prostu męczy, gubi. Przestajemy czuć taki zwięzły kierunek. Coś, co miałoby pomóc nam zaprowadzić w życiu ład, spokój, pewien stopień organizacji, pewien stopień poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności. Poruszam ten temat, ponieważ, tak jak wspomniałem, w zeszłym tygodniu zaczynam nową serię o mechanizmach obronnych, a większość osób jest, tak myślę przynajmniej, tak nauczona, że jeżeli chodzi o mechanizmy obronne, to mamy najczęściej na myśli racjonalizację, albo wyparcie, albo projekcję, albo zaprzeczenie, czyli te takie ogólne mechanizmy obronne. A nie zwracamy uwagi na to, że ogromnym mechanizmem obronnym jest kapryśność, jest dystrakcja, jest odwracanie uwagi od chwili obecnej, jest ciągłe poszukiwanie stymulacji, jest odwracanie uwagi od tego, co się czuje tu i teraz i dążenie do tego, żeby zaspokoić jakąś potrzebę. Samo to jest mechanizmem obronnym, jest mechanizmem radzenia sobie z rzeczywistością. Ja specjalnie chciałem, żeby ta seria nie była jednoznaczna. Nie chcę tutaj za bardzo posługiwać się żargonem psychologicznym, cytować książki, bo od tego są książki, od tego są studia, tak? Po to po prostu są studia i książki, żeby się uczyć psychologii. Ja chciałem zwrócić uwagę na tą prostotę funkcjonowania naszego mózgu, naszych percepcji, tego jak się na co dzień sami oszukujemy. Ja, tak jak wspomniałem wcześniej, kładę ogromny nacisk w swoim życiu na koncentrację. Uważam, że koncentracja jest jednym z najwyższych możliwych funkcji poznawczych, jaką posiadamy, nasza uwaga. Bez koncentracji nie da się osiągnąć w życiu spokoju, nie da się uzyskać w życiu mistrzostwa, nie da się niczego opanować. Wiem, że często się mówi, że robienie kilku rzeczy naraz jest spoko, nie? Multitasking to raczej w korporacjach. Ale to tak nie działa generalnie, bo gdy robimy kilka rzeczy naraz, to ciągle musimy odwracać uwagę i przeskakiwać między poszczególnymi rzeczami, żeby je robić. To tak samo jest z procesorem w komputerze. Gdy odpalimy kilka okienek naraz, o ile procesor nie jest wielowątkowy, to dana część kodu jest obrabiona w procesorze, żeby coś tam wyświetlić, a jak odpalimy sobie coś nowego, to procesor przez chwilę przestaje nad tym wcześniejszym procesem pracować i zaczyna uruchamiać kolejny. To, o czym tutaj mówię, jest szczególnie ważne, jeżeli macie niestabilny nastrój, jeżeli często macie poczucie zagubienia albo niepokoju, jeżeli często macie wrażenie, że wasze działania są nieskuteczne, albo próbujecie w życiu coś osiągnąć i ciągle zaczynacie wszystko od nowa i porzucacie to, co robiliście do tej pory i jesteście sfrustrowani. I to też jest ważne, żeby troszeczkę się uziemić i usamodzielnić, bo jesteśmy troszeczkę oszukiwani przez media społecznościowe, że sukces zależy od wyświetleń, że sukces zależy od popularności, od wyglądu, od atrakcyjności i rozpraszamy się nadmiarem bodźców i tym, że ciągle poszukujemy nowości i jakby mocno do tego przywykliśmy, nie? Ja też do tego mocno przywykłem i jakby też nie odrzucam tego całkowicie, no bo pewna doza różnorodności jest nam potrzebna w życiu, nie? Ale zaczynamy po prostu ciągle szukać nowego i ciągle się rozpraszać. Powodzenia z poukładaniem swojego życia. Dzięki serdeczne za waszą uwagę. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym nagraniu.
miłego. Elo, buźka.